Okej. Witajcie moi drodzy po nowym roku. Dzisiaj będzie taki filmik na temat pasty zakupionej u moich friendów. Za 10 zł sobie wyobraźcie, 30-gramowa pasta. Tutaj bez znaczenia nie leży sobie obok Be Quieta DC1. Już jest zużyta pasta też termoprzewodząca. Kupiona w Proline we Wrocławiu. I sobie jak otworzymy tą paczuszkę, porównamy wielkość tego opakowania do tej z Chin. I teraz przełączę się na Firefoxa, żeby wam pokazać parę rzeczy. Pierwszą z nich będzie, jak ta pasta wygląda na AliExpressie. Ile kosztuje, jaka wysyłka i ile ta pasta do mnie szła, moi drodzy. Więc cena 10 zł, mega, mega tanio, naprawdę. W porównaniu do tego, co kupiłem tutaj we Wrocławiu tą Be Quieta, to jest spora różnica, biorąc pod uwagę jeszcze pojemność tej strzykawki. Tutaj są zdjęcia, jak to wygląda w takiej strzykawce. Wysyłka dokładnie za pomocą tego szło mi 46 dni. No niestety mamy tego koronawirusa i niektóre paczki idą wolniej. Tutaj jest taki przegląd tej pasty, czyli podstawowe informacje, kolor szary, gęstość 2,3 g, temperatura pracy minus 58 stopni do 392 stopni, sporo. Przewodność cieplna to jest 4,8 W na metr kwadratowy. Opinie klientów, powiem wam, zobaczcie sobie, 84% pozytywnych. Powiem wam tak, ja już sobie tam na YouTubie przejrzałem niektóre filmiki na temat tej pasty i generalnie polecają ją, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości i do ile tej pasty jest, to jest naprawdę oferta super. Jak widzicie tutaj komentarze, 5 gwiazdek, 5 gwiazdek, jeszcze zdjęcia jakieś są dodatkowe, jak ta pasta wygląda. Tutaj gościu sobie umazał palce. Jestem ciekawy, jak w moim przypadku będzie ona zapakowana, bo na przykład tutaj można zobaczyć, że jest jakby zabezpieczona końcówka taką tą folią czy czymś. Jestem ciekawy, jaka będzie konsystencja tej pasty. No co mogę powiedzieć? Na pewno ją użyję z laptopem, bo już troszeczkę mam temperatury wysokie. I na bank użyję ją do tej PS4, którą kupiłem za 200 zł, tą drugą sztukę, w której jest uszkodzony prawdopodobnie ten GPU. Ale konsola chodzi, o dziwo chodzi, po wyregulowaniu tamtym, co pokazywałem na filmiku, jak ją skręciłem. No i to na pewno będzie użyte w PS4 ta pasta. Dobra, teraz przejdźmy sobie do Proline'a, gdzie zakupiłem tą Be Quieta kiedyś, 26 zł. No to popatrzcie się, w moim przypadku to był odbiór osobisty, bo kupowałem na miejscu, to praktycznie mógłbym kupić 3 tubki tej GD900, 90 gram w cenie Be Quieta, właśnie tej Thermal Grease, coś takiego, DC1. Oczywiście, tą szpatułkę tutaj sobie zostawiłem, się przyda do czegoś tam w przyszłości. A tutaj zobaczcie, jaki mamy w ogóle ten zakres temperatur. Minus 50 do 150. Także nie wiem, Chińczyki potrafią też troszeczkę nadwyrężać te odpisy i to nieraz bardzo nadwyrężać. Bo jak tutaj sobie zobaczymy, że tu ma do 392, to jest ogromna przepaść. A może jest taka dobra, no nie wiadomo. Tu mamy 7,5 W na metr kwadratowy, a tutaj mamy 4,8. Czyli ta troszeczkę więcej oddaje tego ciepła. No ale okej. Zobaczymy potem w teście, jak to wyjdzie na laptopie. W szczególności będę sobie porównywał. No jak widzicie, 10 zł w porównaniu do 26 to jest spora różnica. Jeszcze ciekawy taki filmik tutaj podlinkuję. To wszystko w ogóle podlinkuję do filmiku. Mega, mega super filmik. Polecam go sobie obejrzeć. Tu są różne przykłady, jak się nakłada pastę na procesory.
jakie są rezultaty, jak ona się rozkłada po przyciśnięciu właśnie takim plexiglasem, żeby było widać, jak właśnie się pasta rozchodzi po procesorze. Jeden punkt. Akurat w tym przypadku tutaj jest 4 punkty. Już troszeczkę lepiej, ale nie do końca super. Nie zdradzę wam do końca, jak to wygląda. Polecam obejrzeć sobie potem ten filmik samemu od początku do końca. No i co? I lecimy z rozpakowaniem tej paczuszki. Chyba jeszcze tutaj mam. Aha, tutaj sobie wyszukiwałem różne ten. Zresztą można sobie pisać GD900 na YouTubie i zobaczyć, jakie są właśnie testy tej pasty. I tutaj też podlinkuję na pewno ten filmik do tej pasty. I zaraz sobie jeszcze rzucimy szybko na Tylko, że jesteśmy tu. komentarze. Okej. Okay. A, właśnie ten filmik już oglądałem wcześniej. Fajnie gościu tutaj tłumaczy. Kilka słów. Jak jeszcze sobie na komputerze, kompletnawkę. Właśnie to jest ciekawe, bo on tutaj używa do ścierania pasty filtrów do kawy zamiast raj taśmy, jak pozostali. No to są takie właśnie różne rzeczy ciekawe, które można zastosować w komputerach, w elektronice i w ogóle w takim szerszym zakresie. No okej. Okay. Dobra, wideo. Także też sobie ten filmik podlinkuję do filmiku, żebyście sobie mogli tam zobaczyć, oglądnąć. I lecimy z rozpakowaniem tej paczki. No nie ma na co czekać. Przełączamy się na kamerkę. Tak jak mówię, będzie porównanie do tej tubki. Jestem ciekawy, jak to wypadnie. No i zaczynamy otwieranie tej paczuszki. No, otworzymy sobie ją od tej strony. Zobaczymy, jak my friendy zapakowały to. 46 dni, wyobraźcie sobie. Dobra. Tutaj mamy tak. Ona była jeszcze włożona dodatkowo. Wyobraźcie sobie. Coś takiego. To jest taka folia bąbelkowa. I powiem wam, że spoko. Naprawdę nic tutaj nie mogę narzekać do tego, jak ona została zapakowana. W końcu z Chin do Polski to jest dosyć długa droga. O, już mi się nożyk chyba stępił trochę. Dobra, rozpakujemy sobie to do końca. Dodatkowa jest zabezpieczona w takiej folii bąbelkowej. Nie, no naprawdę, powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o zakupy z AliExpressa, dla mnie to jest bomba. Jeżeli chodzi o cenę, wysyłka nieraz darmowa. No i mamy naszą pastę. Ciężka. Właśnie, ja mam wagę. Ja mam wagę. Sobie zważymy, ile ta tubka waży, ale czuję, że to jest. O Jezu, ile tu będzie. To nie wiem, na 3 lata mi ta pasta starczy spokojnie. Oczywiście żartuję, bo po 3 latach ona już może być nie do użytku. Ale sobie zważymy z ciekawości, ile ta pasta ma tutaj gramów. Jak widzicie, 0 kładają. ją. 13 gram pokazuje. O kurde. O co kanon? No na pewno tutaj jest unit. CL, DL, OZ, G, gramy. 14 gram. Powiem wam chwilę, może postawię to na równym stole, tą wagę, żeby ta waga była. Ok, teraz jest na 100% wszystko położone na równym blacie, tak żeby ta waga mi tutaj nic nie szwankowała. Ja ją włączę i wyłączę. Okej. Dobra. To połóżmy sobie ją jeszcze raz.
No, teraz jest ok. Widzicie, jakie znaczenie ma podłoże, jeżeli chodzi o wagę? Kolosalne. 43 gramy, czyli 13 gram mniej więcej waży ta strzykawka, jakby to nazwać. I teraz, kurczę, dla przykładu, ja tutaj sobie wezmę podobną pustą strzykawkę. Chwila, gdzie to, kurde, wytagować? Dobra, tu. Słuchajcie, mam pustą strzykawkę i tak z ciekawości zobaczę, tylko mniej więcej wielkością jest to samo. Wręcz prawie to samo. Tak, no prawie identyczne. Czyli ile 13 gram powinna ważyć ta pusta mniej więcej? 11, 12. No okej, zgadza się. 30 gram na 100%. Także trzeba wagę po pierwsze dobrze położyć, żeby nie oszukała nam tego wskazania. 43 gramy razem z opakowaniem. Także wszystko się zgadza. 30 gram za 10 zł tej pasty. No słuchajcie, no dla mnie rewelka. Co mogę powiedzieć? Zaraz będę ją testował. Na pewno sobie rozbiorę laptopa. Już tego nie będę kręcił, bo już chyba kiedyś gdzieś wrzucałem filmik, jak wymieniam pastę w laptopie. I na tym zakończę filmik. Porównanie do takiej malutkiej 3-gramowej strzykaweczki BeQuieta DC1. Tutaj macie 30 gram. Aż korci mnie, żeby to po prostu gdzieś pokazać, jak ta pasta się wyciska. No ale mówię, podlinkuję wam filmiki do innych filmów, które na YouTubie są i pokazują, jak się tej pasty używa i tak dalej. Także myślę, że ja sobie nie będę jej tracił, bo szkoda mi troszeczkę. No ale jest tu 30 gram na 100%. I to chyba by był taki filmik pokazujący tylko mniej więcej, że można kupić pastę w Chinach GD900 za 10 zł, mega tanio. Są jeszcze inne wersje. W ogóle jest chyba jeszcze jakaś ulepszona formuła GD, która ma chyba więcej tych. Czego to dokładnie tam jest? Już nie pamiętam. Sobie zerknę szybko. Ma więcej tej przewodności cieplnej. Czyli tutaj mamy. No, podejrzewam, że te ulepszone wersje tej GD900 mają około 6-7 wata na metr kwadratowy. GD900 generalnie jest polecana. Tyle w temacie. Dobra, kończę. Idę działać sobie z laptopem. Trzymajcie się.